i oto są For Freestyle Explore 3, czyli buty do freestyle footballu w wersji trzeciej. Już wersja pierwsza zachwyciła wielu freestylerów, wersja druga okazała się być jeszcze lepsza. No i zobaczymy, jaka będzie wersja numer 3. Warto dodać, że For Freestyle współpracuje z firmą UPS Polska, więc przesyłki z Norwegii są teraz o wiele szybsze. Zamówiłem te buty w środę, teraz mamy wtorek, minęło 6 dni i już mam te buty, przyszły prosto z Norwegii. Nie wiem jak wy, ale jestem mocno podekscytowany, nie mogłem się doczekać tych nowiutkich butów od For Freestyle. No bo zobaczcie, jak wyglądają moje obecne Explore 2, Explore 2. No powiem wam, że są zmasakrowane. No ale przyznać muszę, że wytrzymały bardzo długo. Równy rok temu właśnie robiliśmy recenzję tych butów Explore 2, jeśli chcecie zobaczyć ją, tutaj macie kartę na górze po prawej lub po lewej stronie. Te buty posłużyły mi na długi czas, trenowałem na betonie, na hali, wszędzie. No i popatrzcie, podeszwa nie jest aż tak zdarta, tylko te panele antypoślizgowe trochę mi odpadły. No i jedyne co właśnie tutaj już mi się odrywało, no to napięcie. Na czym stoi elektryk? Napięcie, hehehe. Oderwało mi się właśnie tutaj materiał napięcie oraz w miejscu palców, tam gdzie chyba najczęściej mamy kontakt z piłką. Więc, no kto teraz dzwoni? Kurczę, myślałem, że to będą nowe eksplorki, a to nie, to tylko jakieś tam reklamy. Na czym to stanąłem? Buty te posłużyły mi przez rok treningów, więc wytrzymały bardzo długo. Buty z Pumy wytrzymały mi o wiele krócej, więc jestem bardzo zadowolony z tego produktu, lecz czas się z nimi pożegnać i przywitać się z Explore 3. Dobra, pudełeczko. Jak widzicie, troszeczkę nowe, w Explore 2 było takie szare z różnymi wzorami. Teraz mamy nowy design, czarne pudełko. Dobra, otwórzmy te cudeńka. Trendy. Tutaj, wsuwamy. Wy zobaczycie je pierwsi. No i są. No, jak widzicie, zamówiłem czarny model. Dlaczego? No, bo nie, chyba się domyślacie. No, białe buty bardzo szybko stają się czarne, a skoro mogę mieć już od początku czarne i one nie zmienią swojego koloru, to czemu nie? Bo na białe się nie zamienią, tak? Jakie nowości znajdujemy w Explore 3? Na razie z tego co wiem, Tobias wspominał, no i Lipa również, ponieważ to jest dla niego ogromny plus i jestem faktem zachwycony. Ten panel antypoślizgowy, ten plaster miodu, jak widzicie, ciągnie się aż do połowy buta. No sprawia to, że mamy kontrolę nad kółkami o wiele większą. Tak samo w przypadku Lipy, ponieważ on wykonuje kółka w tej części buta, na samym boku. W Explorach 2 zobaczcie, jak to wyglądało. Ten plaster miodu kończył się już w tym miejscu. Mi się wydaje, że w Explorach 2 bardzo łatwo pękał ten plaster już po wielu treningach, no i już mi tutaj, patrzcie, palec wychodził. No i też możemy zobaczyć, ile warstw ma ten but. A warstwy są takie: plaster miodu, jedna warstwa siateczki i druga warstwa siateczki, która mi się nie przebiła. Przebiło mi się tylko plaster miodu i pierwsza warstwa siateczki. Więc widzimy już tutaj znaczącą różnicę. No ale troszeczkę w designie się zmienił. Nie mamy już tych pasków na boku, jak w Explorach 2. Jeśli chodzi o dotyk, wygląd siateczki, to jest taka sama. Podeszwa również jest taka sama. Jak widzicie, mamy tutaj nadal ten największy panel antypoślizgowy. Ten malutki, który przydaje się przy atatwach dla mnie, kiedy lądujecie na boki stóp. Ten zaś się przydaje zresztą chyba przy każdych jakichś
manewrach. No i ta pięta, która no też również pomaga, ona w Explorach 2 często się odrywała i odpadała, zobaczymy jak będzie w tych butach. No jeśli chodzi o wytrzymałość, no to jak chyba się domyślacie, to ciężko teraz mi ocenić i stwierdzić, czy ten but będzie wytrzymały, czy posłuży nam na bardzo długi czas, ale patrząc na to, jak długo mi wytrzymały Explory 2, no to śmiem twierdzić, że ten but będzie wytrzymywać dosyć długo, jak na meszę. No i może jakaś nowa technologia tutaj weszła, może jeszcze dłużej będą nam wytrzymywać, no bo chodzi o to, by but był lekki, przyczepny, wygodny i by posłużył nam jak najdłużej. A co tu mamy? Papierek! Nie no, na to czekałem. No wiecie, no tak na pierwszy rzut oka jakichś ogromnych nowości nie ma poza tym plastrem miodu. Oprócz czarnych Explorów mamy również do wyboru białe Explory 3. No wyglądają tak samo jak te, tylko są białe. Ale Tobias, weź zrób czerwone. Czerwone. Kurczę, jakie to będzie piękne. No czerwone mesze i złoty, złote logo. Na pewno to rozumie, co to. Ty się nie wtrącaj. Warto dodać, że w Explorach 3 najmniejszy rozmiar to jest rozmiar 37, więc to jest ogromny plus, ponieważ wielu młodych graczy albo tych, którzy mają naprawdę małe stopy, mogą skorzystać z butów for freestyle. Pachną nowością. Ja lubię w ogóle ten zapach takiego plastiku nowego. Moja dziewczyna chce zobaczyć, bo mi nie wierzy. Rzeczywiście ładnie, ale tak pachnie takim taniem obuwniczym. No jak się wchodzi takiego obuwniczego, nie? No ale takiego taniego. Ci taniego. To jest produkt wysokiej jakości, ty kobieto. Dobra. Nieważne, nie wnikajcie. A Explory no raczej są dostępne, no chociaż wiem, że na ten moment wszystkie pierwsze modele tych butów zostały wyprzedane. Udało mi się zdążyć wykupić, ale nie martwcie się, bo teraz trwa pre-order do następnej tury, więc Tobias na bieżąco tworzy kolejne pary tych oto cudeniek. No i coś przeczuwam, że wiele stóp freestyle'owych będzie wyglądać właśnie tak. Albo na biało. W ogóle coś jeszcze w pudełku mamy? Nie. Wcześniej to był bryloczek z butem. A teraz nie ma. No i ten bryloczek mi się zepsuł. Tak go używałem. A wy kupiliście Explory 3? Dajcie znać w komentarzu, czy kupiliście, czy zamówiliście, czy jesteście zadowoleni i jak wam się w nich gra. Czy wolicie może pumy? Albo grać na boso? Albo w ogóle nie grać? Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tych butów, napiszcie komentarz pod tym filmem. My postaramy się w recenzji rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące tych butów. Więc śmiało, macie jakieś pytanie, jak zamówić, jak się w nich gra, co się w nich gra, czy dobrze to, czy dobrze tamto, pisz w komentarzach. Ja z Maćkiem postaramy się odpowiedzieć na nie w recenzji, w najbliższej recenzji butów for Freestyle Explore 3. Jak na razie to jest unboxing tych butów, czyli otwieranie paczki, moje pierwsze wrażenia oraz zaraz pójdę na pierwszy trening. Jeśli chodzi o pełną recenzję tych butów, to pojawi się po dokładnym przetestowaniu ich, jak one działają. Więc jeśli już pojawiła się ta recenzja, to link macie na boku ekranu, kliknijcie ten przycisk i, czyli info, i tam dostaniecie link do recenzji tych butów. Na ten moment tylko mogę wam powiedzieć swoje pierwsze wrażenia. No i słuchajcie, ja jestem niezwykle ciekawy, jak będzie wyglądać mój pierwszy trening w tych butach. Zwłaszcza, że jestem w trakcie odzyskiwania swojej formy, nawet nieźle mi idzie, więc może swoje najlepsze akcje w życiu podbiję w tych butach. No dotychczas moje najlepsze akcje życiowe podbiłem w Explorach 1, więc zobaczymy, jak to będzie. Pożyjemy, zobaczymy. A teraz pójdę na trening i zobaczmy, jak one działają. Dobra, jestem właśnie na salce i załóżmy je, zobaczmy, jak się sprawują.
Dobra, właśnie jestem po treningu, po pierwszym swoim treningu w Explorach 3 od For Freestyle. No i powiem wam, że nawet niezłe są te buty. Moje pierwsze wrażenia to jestem zadowolony. Jeśli chodzi o pierwszy trening, no wiadomo, jak to w nowych butach, nie są wystarczająco rozbite i są sztywne, więc potrzebowałem nieco się przyzwyczaić do tej nowości. Pierwszy kontakt z piłką był nieco sztywny, no ale no, z akcji na akcję to czucie piłki jest coraz lepsze. No i jeśli chodzi, no odwieczne pytanie, jeśli chodzi o ten grip, no to moim zdaniem spełnia swoją rolę. Zauważyłem, że Abbasy In wykonuje tą częścią buta, więc to odgrywa swoją rolę. Half również przyjemnie się gra, jak widzicie zresztą na przebitkach. Piłka fajnie siada na stopę, mocno się trzyma tej stopy, nie wyślizguje się. No nie miałem takiej sytuacji, żeby się ześlizgiwała mi piłka. Specjalnie wziąłem na trening i Team Geista z gładką powierzchnią i Brazukę z tą chropowatą powierzchnią i powiem wam, że większej różnicy nie odczuwałem. Grało się naprawdę przyjemnie. Jeśli chodzi o sol stale, czyli wszystkie triki trzymane na podeszwie, no to wiadomo, jak to jest w nowych butach, no jeszcze ta podeszwa jest sztywna, nie jest ona rozbita, no to no trzeba trochę pograć era i rozbić te podeszwę, no ale przypuszczam, że większej różnicy między Explorami 2 nie będzie, bo to jest ta sama podeszwa. No bardziej tutaj chodzi o górę buta. Jak wyglądał mój trening? No kilka razy z QRNT, nawet kilka razy do komba, więc jestem bardzo zadowolony. Również weszło tam 3 latwy z rzędu do komba. Trzeci raz w życiu podbiłem 3 latwy i w tym 3 razy zrobiłem do komba, więc no udany trening. No przede wszystkim po pierwszym treningu te buty nie wyglądają na brudne, więc przyjemnie się patrzy na nie, wyglądają wciąż na nowe. W przeciwieństwie do białych Explorów, no, które wyglądają po pierwszym treningu już, no są szare po pierwszym treningu. Na ten moment myślę, że jestem zadowolony z tych butów. To na razie był unboxing tych butów. Jeśli ty kupiłeś te buty albo masz zamiar kupić te buty, napisz w komentarzu, co myślisz o tych butach. Ja więcej swoich spostrzeżeń na temat tych butów przedstawię w recenzji, którą zrobię z Maćkiem Leją. Jeśli już jest, to tutaj macie na boku odnośnik, o którym już mówiłem. No, muszę trochę w nich pograć, no i wtedy zobaczymy, jaka będzie moja ostateczna opinia na temat tych butów. Na ten moment jestem bardzo zadowolony. No i słuchajcie, ja idę montować ten film. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Zapraszam do naszej grupy facebookowej, gdzie poznacie świetne środowisko freestyle'owe, więcej informacji na temat freestyle'u. No i przede wszystkim wszystkie debiuty filmów na tym kanale, link w opisie. No i ja się z wami żegnam. Dziękuję, to było na tyle. To był unboxing Explore 3. Mówił dla was Brzezik. Pamiętajcie, po prostu trenujcie. Fajne te buty. No, jestem zadowolony. Nie wiem, czy wszystko powiedziałem. Ale gdyby były czerwone... Jak coś, to z ofisu dokręcisz.